Okej, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielu, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagramy w Assassin's Creed 4 Black Flag. O, w poprzednim odcinku, jak dobrze pamiętacie, mieliśmy trochę sfailowany odcinek z tym fortem. Trochę się zdenerwowałem, ale już mi to mniej więcej między innymi przeszło. I czemu jestem tutaj? Bo tu mamy jakąś kryjówkę przemytników. Z miłą chęcią bym ją zobaczył, co tu się dzieje i o co tu chodzi. Także co, wbijamy tutaj. Bo jeszcze tutaj nigdy nie byliśmy, a dużo takich kryjówek jest z tego co widziałem na mapie. Aha, mamy cztery skrzynie, dwa fragmenty Animusa, jeden sekret. Okej, szybka podróż odblokowana. No to będziemy tego szukać w takim razie. Ten odcinek też mi się zdaje, że będzie taki bardziej poboczny. Tak, miejmy nadzieję, że to tak możemy nazwać. I co? Zobaczymy jak to dalej pójdzie, zobaczymy. Już myśleliście pewnie, że nie będzie odcinków, po tym jak się zdenerwowałem w poprzednim odcinku dzisiaj. Ale nic, nic, nic. Rozumiem, że mam tu tych skrzynek szukać, które są tutaj. Dobra, jedziemy z nimi. Na żywą tarczę? Okej, proszę bardzo. Z pistoletu go chciałem zjechać, ale broń też może być. Jedna skrzynka tu jest, ta. No dobra, weźmy ją. Myk, 40 razy room. Tu widzę, gdzie on jest. Ten fragment Animusa. Co on akurat tu robił, to się nie pytam, ale dobra, mamy go. Będziemy sobie tak przejmować co jakiś czas. Wiecie. Właśnie takie wysepki, tereny itp. itd. Może pójdziemy dzisiaj nurkować. O, to by był w sumie niegłupi pomysł. Dobra, tutaj mamy skrzyneczkę, weźmy sobie ją. Chodź tu skrzynko. A, jeszcze ich trzeba wymyślić. Cholera. Nie dadzą sobie spokoju. Ciężkie kule. Szkoda, że tu tylko ten akurat. O, skrzynia, znaczy mapa przyda się z miłą chęcią. Wezmę ją. Zdobytą mapę skarbu. 7405, gdzie to jest? 7405, 70, będzie gdzieś tu. Na Tulum gdzieś, aha, dobra. To trzeba będzie tam pocisnąć, na Tulum. To by był też niegłupi pomysł, na Tulum pocisnąć. Wszystko? Nie, jeszcze jedna skrzynia. Gdzie jest ona? Gdzie się ona może znajdować w tych chamskich czasach? Założę się, że gdzieś tutaj. A gdzie jest ta skrzynia, kurde? A, tam. Tam, całkiem tam. Kurde, tak mnie gardło boli, tak jestem chory, że to jest masakra. No i proszę bardzo, kolejne na złoto siadło, wracamy do statku. Takie w sumie punkty można by było poprzejmować na złoto. Kurde, na przykład, o tutaj patrzcie, tortugę, tylko na tortuze akurat byłoby tego około mnóstwo. Więc idziemy nurkować. O, to będzie niegłupi pomysł. Tutaj, wrak Atocha. Tam też trzeba by było wszystko znaleźć, więc nam pasowało? Skąd by nam pasowało? Może byśmy też sobie, czekajcie, tutaj co my tu mamy? Wyspa Kotów. Wyspę Kotów też przejmiemy i pójdziemy nurkować. A następnie... Czym byśmy się zajęli? Kurde. Trzeba się zastanowić konkretnie w takim razie.
A w ogóle też się zastanawiam chyba nie w następnym, tylko na następnym odcinku, jak dzisiaj się pojawi, to chyba zrobimy sobie misję te dodatku Avelin, które są dostępne tylko na PlayStation 3, także to nagram na pewno, tak mi się zdaje. Nie w tym, co teraz będzie, tylko na następnym odcinku, że tak powiem. Ale okej, jesteśmy na wyspie kotów. Myśmy tutaj. Aha, tutaj kradliśmy chyba ten. Klucz. Była misja główna chyba z kradzieżą klucza właśnie. Oho, to był zacny skok. Okej, dzwon jest odpięty, oni już sobie nie podzwonią. Stąd zdupczamy. Punkt widokowy by pasował przejąć. Czekajcie, tak. A oni nam tam mogą nam co najwyżej naskoczyć. A, jednak włączyli alarm. Okej, widocznie był drugi, nieważne. Nam potrzebny jest punkt widokowy w tym momencie, bardziej niż walki jakieś z chamami. Oj, o kurwa, strzelają. Okej, tu mamy jedną skrzyneczkę. Już sobie po nią podbijmy. Czemu by nie? Proszę bardzo. Powiem wam szczerze, że tak zdobywanie tych wszystkich skrzynek w poprzednich częściach Assassina w ogóle mnie to tak jakby jakoś nie interesowało. A tutaj nas to tak bardziej motywuje właśnie do zdobycia tego złotego, tak nazwijmy, złotej nie mapy, tylko złotej wyspy, że tak to powiem. Przez co na pewno jest jakieś osiągnięcie za zdobycie wszystkich takich złotych misji, map, znaczy wysep. No to chodź tu. Chcesz walczyć, to chodź tu, kurwa. A nie jakieś sranie. Dobra, jeden dostał. Drugi dostał. Ktoś jeszcze chce walczyć? Ja sobie przeładuję. Dobra, odpuśćmy sobie ich, bo on już traci trop powoli. Zgubili nas chyba. No dobrze, strzegą tego swojego terenu. Nie powiem, że nie. Bierzemy skrzyneczkę, oczywiście. Następna jest tutaj, w tym pewnie. O, właśnie w tym. W tej takiej shopie podobnym czymś. O kurwa, ale żebym sobie skoczył. To jest fragment Animusa, po który musimy wyjść. Okej. Dobra, no nie ma co się chować, bo i tak nas zaraz znajdą, więc... Okej, trochę bez celu. Co jeszcze potrzebujemy zdobyć? Czekajcie, ja sobie bym obczaił, chociaż nie mogę jeszcze. Bo mnie gonią chamy, oczywiście muszą. Dobra. Wszystko już, nie? Z pakotów, okej, wszystko. Uciekamy stąd w takim razie. A tu już nie chciałem się przetłumaczyć Cat Island. Okej,
Okej, gdzie teraz mieliśmy płynąć? Na nurkowanie chyba, nie? Tak mi się zdaje. Czekajcie, tu mamy do nurkowania sprzęt. Więc płyniemy tam. Dawno już nie nurkowaliśmy, więc trzeba coś zdziałać jednak, bo kurde. Fajna sprawa z tym nurkowaniem, a ja z tego nie korzystam praktycznie. Dobra, dobra, nawracamy, bo tutaj zaraz zajebiemy o mieli. Nieźle. A, kurde. Nie, ta nuta mi się nie podoba. Czemu jest takie echo dziwne? Patrzcie na ten drift, patrzajcie, kumajcie to. Aha, dobra, bo tam zajebiemy. A, wsteczny, wsteczny. Wsteczny trzeba uruchomić. Ach, delfinki, patrzcie, jakie ładne. Takie zadowolone sobie skaczą. Ciekawe, co tam znajdziemy. Na pewno dużo pesos. A dalej to nie wiem. Co tego gościa tak miota po tym statku? Widzieliście to? Jak go odwiało prawie co? Takie wichury go tak przerzuciło prawie? Masakra. Okej, wybijamy w takim razie. Szykować już dzwon, bo ja muszę tam wybić i szybko wybić stamtąd. Ups, nie chciałem. Szkoda, że tylko w niektórych miejscach możemy nurkować, bo powiem szczerze, ja myślałem, że to będzie tak praktycznie, że w każdym miejscu, gdzie chcemy sobie rozstawić dzwon, będziemy mogli zanurkować, a tu jednak jest inaczej trochę. Aha, okej, aby wrócić na statek, przytrzymaj kółko, okej. W jakim się nurkowało? Szybciej, 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 bo nas rekin zauważy! Gdzie ten skarb? A tutaj, okej. Ja go sobie wezmę. Płyniemy dalej. Ciekawe, co będzie, jak nas rekin wpierdoli. Czy możemy z nim walczyć, czy coś? Ups, 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 ups. 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 To jest tlen. Muszę się łyknąć. Gul? Chlup? Chluśnie, bo uśnie. Płyniemy dalej. A kurwa, rekin, rekin, rekin. To nie ma żartów z nim. Wodorosty, szybko! Kurde! A. Spotkanie z rekinem nie jest fajną sprawą. Tego możecie być pewni. Wow, co to za dzika kobra, dziki węgorz, co to wije się jak kurwa... Jak rybeł prawdziwy.
Rekin tu zaraz przepłynie, bo krew była. Tlenu, tlenu. Oj, 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 oj. Tlenu. Szybciej, 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 wpływaj tam, Edward. O, dobra. Aj, 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 ups. 1000 reali, okej. Są dwa fragmenty animusa pod wodą ukryte. O kurde no. Nie jest łatwo. Szybciej, szybciej. Dobra. Dobra, wpływaj tu, nie gadaj. No dobra. Tutaj jest. Czekajcie, ja sobie do tego się zaloguję, on mnie nie zauważy. Tam jest skarb jeszcze jeden. Czemu ja go nie zauważyłem wcześniej? No wpłyń tam. Trzeba obrać taktykę, jak do niego się dostać. Dobra, odpuśćmy sobie tamten skarb, bo zaraz nas spierdolą. Weźmy sobie te tutaj, co są. Takie schematy, o. Przydadzą się, nie powiem, że nie. Tutaj teraz, tu, 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 tu. Okej. Okay. Sterowanie pod wodą to jest tak... Ciężko się steruje, strasznie. Ups. Bierzemy, bierzemy, łapaj to. Wszystkie są skrzynie tutaj. Teraz trzeba szukać tych. I przy okazji wypływać stąd, bo tlen się zaczyna kończyć. To jest jedna sprawa. Druga, że też mamy słabo z życiem. Szybko do góry, szybciej. Ten fragment animusa, no, no, no. Okej, teraz do beczuszki. Która jest tam. Chyba nie dopłyniemy. Interakcja! Serio, no nie, ja cię pierniczę, byliśmy centralnie pod tym. Centralnie. Nie trzeba było płynąć po ten fragment Aniusa. A teraz jak trzeba będzie to powtarzać, to nie wiem, to chyba cięcie zrobię. A nie, dobra, okej. Okay. To nam nic jakoś specjalnie nie zmieniło. Wielorybę tam płynie jakieś. Gdzie jest ten fragment animusa? Oj, spierdala, i rekineu. Gdzie ten fragment animusa? Ups. Rekineły nas dojebałyby. O, dobry, dobry Wix. Teraz trzeba taktykę płynięcia tam obczaić, ten... O nie, jakiś węgorz znowu, czy co to za rybę ujebał nas. Czekają się wszędzie na nas.
Dobra, wszystko jest ready. Tutaj w tym wraku. Także chyba wypływamy, nie? Trzeba się tam skierować jak najszybciej, w miarę najszybciej. Bo nas mogą właśnie rekinęły dogonić. Co by nie było zbyt fajne. Jakby nas taki cham dziabnął. Szybciej, szybciej, szybciej! Szybciej. O, dobra. Udało się. Powracamy na statek. Dobra. Kolejny punkt zdobyty, że tak powiem. Co byśmy może teraz zrobili? Mi by pasowało, czekajcie, do Nassau popłynąć. Co w Nassau? Mi by... No do Nassau płyniemy, bo... Tam jakieś pasowałoby pokupować jednak części do upgrade'owania statku. Ewentualnie może bronie jakieś i amunicję też do Jackdaw'a właśnie. Także to nam by się przydało w sumie. Skrzynie tutaj na sał też trzeba będzie przejąć w jakimś czasie całe. Na początek tak, amunicja nam jest potrzebna. Strzałki usypiające, ok. Bomby dymne, ok. Odzienia są jakieś ciekawe, może byśmy coś zmienili. Polityka nie. Polityk, gubernator, surdut kapitana Morgana. Odzienie Stada, odzienie Drake'a, Shuttle Altaira, Ezio Auditora, odzienie Conora, odzienie Capra. Capra jest najfajniejsze chyba. Sprzedaj ładunek. Cukier nam niepotrzebny, sugar, oczywiście rum też możemy sprzedać. W sumie to tyle na razie. O, kup towary łowieckie. Nam potrzebne co jest? Czekajcie, w sumie jeleń nam jest potrzebny. Ale to jest kurwa drogie jak cholera. Nie, dobra, szkoda na to pieniędzy jednak. Szkoda zdecydowanie pieniędzy. To jest bardzo drogie. Żeby sobie może nowe branie kupili, na przykład oto to na przykład za 9000, tylko czy jest sens? Dobra, lepiej upgrade'ować Jackdaw'a niż kupować sobie bronię. To jest ważniejsza część gry, Jackdaw. Także, gdzie jest ziomuś od portu? Tu jest chyba, nie? Tutaj. Musisz mi sprzedać metalu w chuj i troszeczkę drewna. Nie wiem, czy będzie takie coś... Aha, nie można kupować surowców, znaczy materiałów? No chyba, że tak. To... Myślałem, że można. Dziwne. Brakuje nam 100 metalu do ulepszeń dział burtowych, a do kadłuba 500 drewna, więc... Znaczy nie, 200... Ile mamy drewna? No 200 drewna jakoś. Trochę pesos, także... O, siła taranu. Siła taranu nam się też przyda. Żeby zajebać takim taranem komuś. Moździerz? Dobra, odpuśćmy sobie. Na razie taran upgrade'owaliśmy i to nam powinno na obecną chwilę wystarczyć. May fair winds favor you, sir. Co teraz? Jakiś koncept? Może coś zrobić ciekawego? Żebyśmy do innego miasta polecieli, o. W sumie. Tu nie byliśmy na wyspie w ogóle. Co to jest? Floryda, o kurde, na Florydę można by było popłynąć. Że ta wysepka jest?
Taka. Takie. Gówno. A Tulum jest ten. Znajdźka. Płyniemy tam. Znaczy skarb jest zakopany. Tulum jest trochę duże, więc nie wiem, jak nam to pójdzie w ogóle. Może dzisiaj nie jest małe Tulum, co jak co? Gdzie ta znajdźka ma być? Znaczy ten skarb. Mapa skarbów. Obok jakiegoś drzewa. I to jest centralnie jakby... na dole wyspy, ta. Co jakby to było gdzieś tu? Dobrze mówię? Tu gdzieś, nie? Czekajcie, zsynchronizujmy sobie ten punkt. Odblokujemy sobie całe Tulum. Dopiero wtedy będziemy się zastanawiać, gdzie to może być. Chyba oczywiście źle idę. Takie mam przeczucie. W sumie fajnie tak. Taka wioska asasyńska. Taki klimat typowy. Asasyni. Kiedyś się ich zabijało. Ciekawe, czy Edward w ogóle zostanie. O kurde. Czy zostanie w ogóle... chodź tu, przydasz mi się! Czy zostanie w ogóle asasynem? Czy będzie ten mianowany na asasyna, czy po prostu tak po prostu stwierdzi, że jest asasynem i to tyle. Tam coś jest, nie? O kurde, ten zwierz by mi się przydał. Chodź tu. O, dobra. To są jaguary, jaguary chyba, nie? One są potrzebne do upgrade'owania... tego... życia. Tak mi się zdaje, tak mi się wydaje i tak mi się chyba będzie zdawać. Zaraz sobie to obczajmy. Tylko najpierw musimy się dostać do tego punktu widokowego. Który jest tutaj właśnie. A, to jest to, okej. Ja myślałem, że to tam gdzieś. Jak to jest to, no to spoko. Dobry pomysł, Chmielu. Dobrze, to rozegrałem. O, jaki zwierz kolejny, pewnie jaguar. Chodź tu, no chodź tu. No. Jaguary, kurwa. Dobra, teraz trzeba sobie obczaić, gdzie to mogłoby być, kurde. A tu mamy jaguary, no nie wiem, poczekajcie, jeszcze raz sobie trzeba obczaić, gdzie ta mapa jest. Aha, świątynia jest tak jakby tu. To jest pod świątynią, świątynia jest tak jakby tu. Czyli to powinno być gdzieś tutaj w okolicy, tak mi się wydaje. Takie mam przeczucie.
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że to tulum jest wielkie. Tam statki się logują, no czyli to gdzieś musi być tutaj, przy tym brzegu. Musimy takie drzewo znaleźć. Odpowiednie, które wygląda przypomina to właśnie z mapy. Gdzie to drzewo by znaleźć można było? Może tam bardziej, o. Nie w prawo, tylko w lewo. Drzewo z dziuplą, więc to nie może być chyba. To czekajcie, to chyba to. Chociaż. Czy ja wiem? Chyba nie to jednak. No to chyba jednak nie to. To wygląda było bardzo podobne. Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze? O, jaguarku, chodź tu. Czekajcie, ja sobie zrobię, zobaczę upgrade'y. Czy co możemy, czy coś możemy sobie zczaić. Aha, możemy sobie zrobić upgrade życia, no to czemu go nie robimy? W tej chwili nie jest dostępne, to w tej chwili musi być dostępne. Ja chcę teraz, więc ma być teraz, bo jak nie, no to... Lipa. Okej, okay, na następne potrzebujemy kości żarłacza białego. Gdzie nie ze skór kotowatych. Kotowatych. Takie sprawy. Co jeszcze moglibyśmy zrobić? Możemy coś zrobić? Co by nam się przydało na bomby dymne? Skóra Huti. Huti. Trzeba na Huti popolować. Jakiś dziki zwierz to musi być w takim razie. Dalej nie wiem, gdzie to mogłoby być, to drzewo. Raczej nie w dżungli, bo w dżungli to raczej nie ma takiej opcji, po co ja tam w ogóle biegnę, po co tam w chmielu biegniesz. Tylko raczej tu przy brzegu, tak przynajmniej pokazuje mapa. No dobra, wiecie co, ja się z wami tutaj pożegnam. Ja sobie tego poszukam, no i zapraszam do następnego odcinka i cześć wam wszystkim.